Witajcie ponownie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Ostatnio nie mamy zbyt wiele gier, które przyciągają unikalnym pomysłem. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że Ofulina Studios postarało się, żeby Bug Butcher przyciągał nie tylko efektami graficznymi. Jest to gra, która ma jeden syndrom. Syndrom jeszcze jednego poziomu, jeszcze jednej tury, który występuje w innych grach. Dlaczego? Ponieważ rozgrywka jest niesamowicie szybka, a to przyciąga. Zacznijmy, żebyście mogli zobaczyć, jak prezentuje się Debug Butcher, który jest top 10, moi drodzy, jak dla mnie gier tego roku, które jak do tej pory wyszły. Mamy tutaj trzy tryby, w których możemy toczyć rozgrywkę. Arcade Mode, czyli misje, które będziemy wykonywać jedna po drugiej. Następnie tryb Panika, czyli tryb kooperacyjny, który będziemy musieli wykonywać z towarzyszem, ponieważ nieodzowna jest jego pomoc, ale jest jeden problem. Ponieważ potrzebujemy do tego drugiego pada. No, najlepiej by było drugiego pada, ale jeżeli wy będziecie w stanie uruchomić to przy pomocy klawiatury i drugiego pada, to moi drodzy, gratuluję. Mi ta opcja się niestety nie udała, dlatego też dzisiaj nie będzie trybu kooperacyjnego. Następnym trybem jest tryb jednoosobowy, na którym walczymy nie tylko z przeciwnikami, ale też z ubiegającym nas czasem, który będzie całkiem maleć do zera. Zacznijmy rozgrywkę w tym trybie, żebyście mogli zobaczyć, jak on się prezentuje i dzięki temu poznacie podstawy rozgrywki. Do dalszych rzeczy przejdziemy za chwilę. Z racji tego, że gra jest niesamowicie prosta, to wystarczy powiedzieć o niej kilka słów. Jesteśmy rzeźnikiem, który będzie niszczyć bakterie. No bo jak można by było nazwać przeciwników, którzy wyglądają tak jak ci znajdujący się na ekranie? Bakterie, gluty, cokolwiek takiego. W zasadzie każda nazwa będzie dobra, ale najważniejsze jest to, że ta gra po prostu robi to, co powinna. Wciąga, przyciąga, ogląda się ją świetnie i gra się w nią świetnie. To jest po prostu idealna pozycja, żeby usiąść ze znajomym, albo ewentualnie, żeby po dość ciężkim dniu w pracy spędzić powiedzmy 15, 20, a nawet 30 minut na takiej niezobowiązującej rozgrywce i delektować się tym, co tutaj się dzieje. Bohater ma kilka upgrade'ów, może ulepszać jakość swoich broni, pancerzy, a dodatkowo będzie mógł używać, powiedzmy, takich ulepszaczy rozgrywki, jak chociażby mrożenia przeciwników przy pomocy granatu, freezing grenade, a dodatkowo ewentualnie będzie mógł skorzystać z pakietu dodatkowych broni, które znajdzie po drodze, zdobywając skrzynkę zrzuconą przez pomoc, która tak naprawdę przychodzi z nie wiadomo kąd. No ale myślę, że to jest nieistotne, biorąc pod uwagę to, że w grze chodzi o to, żeby była szybka, niesamowicie wciągająca i po prostu, żeby działała na to, że rzesze fanów mówią o niej pozytywnie. Ponieważ, moi drodzy, na Steamie ta gra ma naprawdę bardzo pozytywne recenzje. Są one przytłaczająco pozytywne, biorąc pod uwagę to, że jest ich ponad chyba 2 albo 3 tysiące, o ile się nie mylę. Z racji tego, że udało mi się zakończyć pierwszą część tego poziomu, to mam do zakupu kilka dodatkowych opcji. Bronie, power-upy oraz perki. Ale z racji tego, że chciałbym wam pokazać całą różnorodność tej rozgrywki, to wyjdziemy sobie wtedy z tego poziomu i, moi drodzy, przejdziemy do czegoś innego. Zobaczymy misję. Tryb Arcade. Tutaj rozgrywa się cała podstawowa, jak dla mnie, część gry, ponieważ mogę ulepszać mojego bohatera. I dodatkowo mamy trzy tryby gry. Easy dla mięczaków, czyli powiedzmy, że dla mnie, ponieważ chciałbym nabrać wprawy w tej grze, a dzięki temu być coraz lepszym. Medium oraz Hard. Ten Hard jest naprawdę mega trudny, dlatego też ja się go nie podejmuję w ogóle teraz. Poczekam, aż ulepszę swoją postać. No i w zasadzie coś się chyba teraz podziało, dlatego też ja przejdę sobie do menu poprzedniego i spróbujmy jeszcze raz. Jej, coś bardzo dziwnego, jak widzicie te menusy się mieszają, ale miejmy nadzieję, że mi uda się to pokonać. Spróbuję przy użyciu myszki, ponieważ również tutaj możemy to zrobić właśnie w taki sposób. Wybierzmy sobie ten poziom. No i moi drodzy, z racji tego, że nie mogę ulepszyć mojej postaci, to cóż, nie będę tego teraz robić, ale przejdźmy sobie tutaj.
do 12 poziomu, ponieważ wydaje mi się, że on będzie odpowiedni, żebyście go zobaczyli. Czy uda mi się to włączyć? Może teraz. Okej, udało się. Nie spodziewałem się takich problemów, ale zobaczycie zatem po drodze jeszcze menu upgrade'ów. Mamy tutaj kombinezon. Dodatkowe kilka opcji, które będą ratować skórę naszemu bohaterowi. Mamy również zdolności, które będzie mógł wykorzystywać podczas rozgrywki. Każda z nich ma 3 poziomy ulepszeń. Zatem jest na co wydawać ciężko zarobione menoty, które zbieramy podczas rozgrywki. Dodatkowo 5 rodzajów broni, które będziemy zdobywać w trakcie gry. Bardzo duża różnorodność. Jest tego całkiem sporo i wydaje mi się, że tyle powinno wystarczyć. Chyba że twórcy zrobią jakieś DLC, które będzie dodawać kolejne poziomy oraz bronie. Dzięki temu byłoby jeszcze więcej wspaniałej zawartości. Najważniejsze jest dla mnie to, że gra po prostu wygląda świetnie. Ta, powiedzmy, komiksowa kreska niesamowicie wygląda. Przyciąga i to wszystko działa bardzo płynnie. Jest po prostu niesamowicie dopracowane i dopasowane. Użyjmy właśnie bomb, które miałem pod kolejnym z przycisków i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Po prostu niesamowitej lub przeciwników na ekranie, jak ja bardzo muszę się skupić, ale nie na długo, ponieważ wykorzystuję kolejną opcję, którą daje mi gra, a mianowicie granat zamrażający. Jeżeli oczywiście moje punkty zdrowia spadną do zera, to rozgrywka się zakończy, tak jak w trybie gry jednoosobowej, ale nie ma z tym problemu, ponieważ do każdego poziomu możemy wracać, jeżeli nam się po prostu nie uda. No i wracamy tyle, ile potrzebujemy, nie ma tutaj udzielonego limitu, który by powodował niesamowitą frustrację oraz problemy związane z tym, że grę musielibyśmy zaczynać zupełnie od samego początku. I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, które powoduje to, że gra ma naprawdę bardzo prosty system wejścia. W zasadzie nie musimy się przejmować. Nie musimy być niesamowicie ograni w gry zręcznościowe, żeby rozpocząć rozgrywkę w Debug Butcher. To jest naprawdę bardzo dobre, ponieważ każdy będzie mógł się tutaj poczuć jak w domu. No i moi drodzy, poziom 12, czyli Greenhouse, się zakończa, ale myślę, że dobrze będzie jeszcze w tym momencie wytłumaczyć, co tak naprawdę stało się na podsumowaniu. Mamy tutaj oczywiście pokazaną ilość kombosów maksymalnych, czyli 76, dodatkowo 1 minutę i 0,4 sekundy, czyli ten czas, który w tym momencie jest moim najlepszym, ale dodatkowo również po lewej stronie czas, który udało mi się osiągnąć teraz. No i oczywiście mój highest combo danego poziomu, ale mamy 4121 punktów. Co to oznacza? W zasadzie dużo, ponieważ mamy tutaj kilka progów punktowych, które musimy zdobyć. 2500, 5000 oraz 10000. No i dodatkowo 120 kombosów. Co to oznacza? Każdy z tych progów daje nam odpowiednio dużą liczbę punktów, no w zasadzie pieniędzy, które możemy wykorzystać na przyszłe upgrade'y. Czyli czym lepiej gramy, czym szybciej gramy i czym lepiej nam idzie bez śmierci oraz bez dodatkowej straty punktów zdrowia, tym więcej punktów, tym więcej pieniędzy i tym szybciej możemy awansować naszego bohatera. W zasadzie bardzo dobre rozwiązania. Pytanie, czy gra ma dla mnie jakieś wady? Nie wiem. Pograłem w nią 2 godziny i w zasadzie nie doszukuję się żadnych wad. Jest po prostu mega wciągająca, bardzo różnorodna i po prostu na coś takiego czekałem. Powiedzcie mi, moi drodzy, co wy o tej grze myślicie? Jakie jest wasze zdanie? I czego tak naprawdę w takich grach potrzebujecie? Czy Debug Butcher spełnia wasze oczekiwania? Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę, cześć!